Słuchaj, drugi przewodniku. Pod harstmi Szylanta za parkorna smelduje chówiec drzew na apelu 31 rajdu rodu. Czuwaj. Melduję trasę wzruchową na apelu kończącym 31 rajd rodu. Czuwaj, drugi przewodniku. Pod harstmi Piotr Fons melduje trasę harcerską na apelu kończącym 31 rajd rodu. Czuwaj, drugi przewodniku. Harcmistrz Konrad Miel melduje chówiec Lemborg na apelu. Czuwaj, drugi przewodniku. Przewodnik Kamil Feta melduje chówiec Puck na apelu. Drugi przewodniku, harcmistrzyni Zenomia Glacz-Ciechura, komendantka Wicegnaśni w mieście, melduje reprezentację Puckca na apelu. Czuwaj, drugi przewodniku. Pod harcmistrz Maciej Węgowski melduje trasę na przetarek szlaku na apelu kończącym rajd rodu. Czuwaj, drugi przewodniku. Harcerka Orla Małgorzata Woźniak melduje trasę LKPW na apelu zakończeniowym. Czuwaj, drugi przewodniku. Ćwik Filip Marzejon melduje drużynę sztabową na apelu. Czuwaj, drugi przewodniku. Przewodniczka Agata Lubocka melduje trasę indywidualną na apelu zakończeniowym. Czuwaj, drugi przewodniku. Przewodnik Monika Deja melduje trasę chłopca bytów na apelu. Stan 30. Czuwaj, drugi przewodniku. Komendant chłopca ziemi słupskiej melduje na apelu. Czuwaj, pod harkiem z jedną sugerownie melduje grupę trasę seniorów na apelu zakończeniowym. Czuwaj, drugi. Przewodniczka Aleksandra Bielecka melduje trasę geocachingową na apel. Grupa naczelnicza, Wojewódzka Drużyny Sztandarowej Gdańskiej Chorągiew ZKP, przewodnik Aleksander Grzybczyk, melduje chorągiew imienia bohaterów ziemi gdańskiej na apel. Pan 500 osób. Rozkaz specjalny, liczba 1/2015. Pamiętajcie, że nie w tem jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie. Andrzej Małkowski. Drodzy i druhowie, dowód uznania dla zuchów harcerek i harcerzy, instruktorek i instruktorów nadaję chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego imieniem bohaterów ziemi gdańskiej sztandar jako symbol codziennej służby Bogu, ludziom i ojczyźnie, znak męstwa i braterstwa. Niech ten symbol przypomina wam o ideałach zawartych w treści prawa i przyrzeczenia harcerskiego. Czuwaj, podpisała harcmistrz Małgorzata Sinica. Akt uwrócenia sztandaru. Fundacja Sztandaru Chorągwi Gdańskiej ZHP przekazuje Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego imienia bohaterów ziemi gdańskiej sztandar stanowiący dowód wdzięczności za wieloletnią działalność na rzecz dzieci i młodzieży. W imieniu Fundacji Sztandaru akt ten podpisuje pan Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu. Akt Fundacji Sztandaru Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego imienia bohaterów ziemi gdańskiej. Przekazujemy na ręce komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP sztandar chorągwi. Fundatorze sztandaru, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Poseł na Sejm RP Jan Kulas, Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta miasta Gdańska do spraw polityki społecznej, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Małgorzata Sienica i harcmistrzyni Beata Mateaszczyk, zastępca naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz Krzysztof Grudziński. Bóg, który jest miłością i wszystkich ludzi pragnie uczynić uczestnikami swojej miłości, posłał na świat swojego Syna, aby spieszył z pomocą wszystkim ludziom. Chrystus, który sam przyszedł na ziemię dobrze czyniąc, powiedział:
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Człowiek jest istotą społeczną, powołaną do tego, aby współżyjąc i współpracując z innymi w zgodzie i miłości, prawidłowo się rozwijał i innym dopomagał w rozwoju. Wy także łączycie się w waszej pracy nie tylko dla własnego dobra, ale i w tym celu, aby przez zespolenie wysiłków służyć braciom i tak jak dziś z tym sztandarem w ręku przychodzić do Boga, dawcy wszelkiego dobra. Dlatego teraz prośmy wspólnie o obfite błogosławieństwo Boże dla instruktorów, wędrowników, harcerzy oraz zuchów Związku Harcerstwa Polskiego, Koronki Gdańskiej i dla wszystkich, którzy z nami są związani. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci. Także ten sztandar Gdańskiej Koronki Związku Harcerstwa Polskiego. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Uchwale Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerski krąg seniorów w kieszeni.
Jak oceniasz ogólnie całe przygotowanie tego rajdu? Moim zdaniem przygotowanie od samego początku jest na najwyższym poziomie. Jest to pierwszy rajd Rodło, 31, który był tak widoczny wszędzie. Tak naprawdę media, choćby Facebook, który jest obecnie najbardziej popularnym młodzieżowym i nie tylko portalem, tak naprawdę był zasypywany cały czas grafikami i informacjami o rajdzie Rodło. Ja no niestety nie mogłem jako uczestnik brać udział, a wszystko mnie zachęcało do tego, żeby być kompletnie, całkowicie na rajdzie Rodło jako uczestnik. Było w tym roku ponad 500 uczestników, którzy brali udział w 4 trasach zorganizowanych oraz 7 trasach indywidualnych organizowanych przez poszczególne środowiska harcerskie. W jakich miejscowościach odbywał się rajd Rodło? Rajd Rodło odbywał się w okolicach Wejherowa. Trasy miały swoje miejsca noclegowe w Luzinie, w Miłoszynie, w Strzebielinie. Część z nich przemieszczała się, była trasa geocaching, która przemieszczała się od Gdyni aż do Wejherowa. Była trasa, która podróżowała z Bytowa. Tak więc w całej okolicy tutaj harcerze się pojawiali w ciągu tego weekendu. 13 lat nie było, trasy nie przetartego szlaku. W tym roku od 13 lat została ona reaktywowana. Jak druhna ocenia wzmagania osób niepełnosprawnych? Oczywiście bardzo się cieszymy, że trasa nieprzetartego szlaku w końcu znowu z nami podróżuje po Pomorzu. Nam się bardzo podobało, byliśmy na tej trasie przez chwilę z komendantem Chorągwi. Myślimy, że sobie bardzo dobrze poradzili z trudami wędrówki, więc jesteśmy pełni optymizmu co do przyszłych lat i dalszego działania naszego referatu nieprzetartego szlaku, żeby tych spotkań osób niepełnosprawnych w naszej Chorągwi było jeszcze więcej. Sztandar jest symbolem godności, że sztandar się broni. Jestem pewien, że harcerze Zuchy będziecie bronić tego sztandaru swoim postępowaniem, swoją aktywnością i swoim przykładem dla innych. Życzę, aby ten sztandar wraz z wami trwał przynajmniej przez następne 50 lat. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wielki zaszczyt, jaki mi zrobiliście, czyniąc ze mnie Ojca Chrzestnego podczas dzisiejszej uroczystości. To wzruszający dla mnie bardzo, bardzo moment. Ja Wam życzę, żeby ten sztandar rzeczywiście był takim elementem budowania wspólnej tożsamości Waszej Chorągwi, Was wszystkich, niezależnie od tego, ile macie lat, jakie macie doświadczenie harcerskie, a całej Chorągwi chciałem życzyć już, bo to wydaje się odległy termin, ale stanie przed Wami kilka bardzo poważnych zadań od 2018 roku, od świętowania stulecia naszej organizacji po 2023 rok, kiedy będziecie mieli zaszczyt, ale też wielki obowiązek dobrze przygotować najważniejsze na świecie wydarzenie ruchu harcerskiego. Trzymam za Was kciuki, bo na to absolutnie zasługujecie swoją codzienną pracą. Wszystkiego dobrego. Panie Marszałku, Panie Wojewodo, drodzy harcerze, od tych najmniejszych do tych najstarszych. Moi przedmówcy powiedzieli pewnie wszystko, co przy tego rodzaju uroczystościach trzeba powiedzieć. Gratuluję tego nowego sztandaru. Działajcie i bądźcie po prostu szczęśliwi pod tym sztandarem. Ja prywatnie bardzo dziękuję za ten zaszczyt, że mogę być matką chrzestną. To dla mnie zobowiązanie i takie niespodziewane wydarzenie w moim życiu, co będzie mnie pewnie w wszystkich działaniach moich, niezależnie od stanowiska, zobowiązywać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, prędzej na chorobie, Panie Marszałku, Szereg. Pierwsza rzecz to pogratulować już tego sztandaru nowego. Jest to coś niezwykle istotnego dla całej społeczności gdańskiej. Pod sztandarem skupiają się ludzie, pod sztandarem mają wspólne cele, sztandar poprawi. Natomiast drugi element, muszę wspomnieć,
regionie dla władz Krajowych i za to było miejsce, za to, że tu w Krajowie na rynku duchowej stolicy Kraśni ten sztandar został przekazany. Jest to dla nas niezwykle ważny element, właśnie taki był. I myślę, że krajownie poszczególne, krajownie Gdańska, ale i Kupce, które się składają, nie zapomną o naszych kraśnickich ziemi krajkarskich. I dzisiaj już pooglądali i zaczęli planować przyszłe pokiery. Dziękuję bardzo. Drogowie, serdecznie gratuluję nowego sztandaru. Chciałabym, aby ten sztandar towarzyszył Wam, tak jak wszystkie do tej pory w historii Związku Harcerstwa Polskiego, i abyście, patrząc na ten sztandar, czuli się zawsze elitą społeczeństwa polskiego. Od uczniów w szkołach podstawowych po seniorów, którzy dzisiaj są z nami, przed którymi tyle czoła. Chciałabym, abyście byli doceniani przez społeczność, bo jesteście tymi, którzy pielęgnują najwspanialsze wartości, pamiętają, że Bóg, honor, ojczyzna to są te wartości, które przekazywali nam nasi ojcowie. Czuwaj. Na sztandarze są dwa najważniejsze prawa zgody. Z jednej strony Biały Orzeł, Godło Narodowe, z drugiej Karcelski Krzyż. A adresy sztandaru piękny linika z napisem Ojczyzna, Nauka, Cnota. Sztandar to takie zobowiązanie, że żaden harcerz, żaden duch, żaden instruktor tej chorągwi nie zejdzie z tej drogi wierności harcerskim cnotom, harcerskim zasadom, harcerskim wartościom. Czuć. Nasza harcerska służba, harcerska przygoda składa się zarówno z wielkich chwil, taką jak niewątpliwie przeżywamy dzisiaj, ale przede wszystkim z tych małych, codziennej służby, przygody, wyzwań, codziennego dochodzenia do postawionego sobie celu. I to te małe harcerskie przygody budują naszą przyszłość. Życzę Wam, ażeby na harcerskim szlaku nie zabrakło Wam przygód, wyzwań, nie zabrakło Wam szansy na realizację własnych marzeń. Żebyście zawsze umieli marzyć, tak jak umiecie dziś. I zazwyczaj sztandar nie będzie tylko symbolem, a swoją pracą zamieni się w coś o wiele, wiele dla Was ważniejszego. Czuwaj. Grupy duchowie, komendantka Rady Loto, grupa Weronika Anna Dzikiewicz. Dzięki niej tak naprawdę ten rajczy odbył, także serdeczne podziękowania. Ona jest najlepsza. Ona jest najlepsza. Ona jest najlepsza. Tak, to zacznijmy podziękowanie drugiej Weroniki.